Siema Tomek. Siema Les. Siema. Co tam? Kurde, pozmieniało się, widzę. Dobra, tu masz od początku. No to dawaj, co tu się porobiło? Jakieś kreseczki? Czyli tak. Szafa, już porysowaliśmy to wszystko. Jak więc to będzie wyglądało, teraz będzie bardziej to widoczne, o co tu chodzi. Szafa głębokość 60 cm będzie miała na 2 metry. Dwoje drzwi z lustrami. Aha. Lustra, znaczy lustra, szyby dla kobelety kupuje zawsze w jednym miejscu. Ale to ty będziesz robił tą szafę? Może się przejedziemy do kolegów. Tak, bo właśnie to chodzi, że szafę w ogóle ja nie robię w ogóle, tak? Mhm. Nie zajmuję się tym, ale nie robię, ale tutaj wyjątkowo tą szafę zrobię. Bo to zrobię pod siebie w sumie dokładnie. Będzie lepiąca tej szafy, czyli głowy. Będzie w klawierze. Sufit będzie podwieszony na 8-9 cm. Dlatego taki gruby, bo może będą halogeny, a może też będą zwisy, trzy takie białe tuleje z halogenami. Aha. Przed tą szafą z przodu. Zrobimy teraz tak, na szafie to wymyśliłem właśnie, żeby zawsze jest problem z deską, nie? Do prasowania. No tak. I serii. Wymyślałem sobie, żeby... Bo są takie szuflady, które, wiesz, otwierasz szuflady i tam jest deska schowana, taka łamana do prasowania. Także takie trzy tutaj zamontuję w środku. Zrobiłem kontakt na tą żelazną. U góry drugi kontakt jest na transformację. A czekaj, bo teraz się zastanawiam, bo na przykład jak... będzie tutaj deska do prasowania, tak? No. Czyli to jak ona duża będzie? Bo ona, widzisz, jak jest w tym. Ale ona jest, patrz, jak powiedzmy, to jest 50 cm, no. I wiesz, wysuwasz. Bo to jest normalnie, jak zamkniesz, to może jak szuflada wygląda, nie? Aha. Ona jest uchylona, czyli tak wysuwasz ją, znaczy uchylasz, wysuwasz tą deskę i otwierasz się ją tak, w ten sposób. Aha, czyli ona... Ona ma tam, nie wiem dokładnie ile... No z metr ma, nie? No, coś takiego. To starczy, także to nie potrzeba nam prześladu, nie będzie pracowane, po prostu koszulę czy inne rzeczy. No tak. No to, jeśli chodzi o to rozwiązanie z tą deską, bo z deską jest zawsze problem, nie? Żeby ją gdzieś stawić, gdzieś... Schować, no. A tu i tak będą szuflady w tej szafie, to no tak. W ten sposób tutaj... Ja to będę najczęściej za drzwiami się chowało. No, albo za szafie gdzieś się robią, właśnie z boku. Albo gdzieś za szafą. No dobra, co dalej, bo tu jeszcze dwa. No i mam spiżarkę też centralnie, bo ogólnie w tym momencie to jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądało. Także to będzie na razie jest na bieżąco wymyślane, tak? Aha. Sufit tutaj widzisz właśnie, jeszcze będzie z przodu LED. Czyli on będzie podświetlał właściwie nie z strony pokoju, tylko w stronę szafy. Aha. Od strony wewnętrznej, nie zewnętrznej. Czyli tak jak widać, taki mostek będzie zrobiony i tam będzie sobie LED leżał, że będzie przybijony. Całości tutaj przewodem prowadzone, to będzie zabrane. Teraz tak, to zrobimy jeszcze. A tutaj ta dziura z czego jest? Ta tutaj? Tak. No to jest właśnie na transformator, żeby sobie wiesz, tutaj w środku w szafie transformatory położyć od tego LED-a, przykładowo, czy tam. Mam LED-a, bo to będą 220 halogeny, jakie już mają być gdzieś. To będzie to, wiesz, kontakt po prostu. No. A tam na dole? Na dole to na żelazkę będzie, tak. Aha. Na żelazkę. A, bo tutaj jest rozrysowany na telewizorek. Tak, weźmy już to wszystko dokładnie, jak mamy telewizor, to jest... To jest kanał na przewody, czyli antena z zasilaniem. No i to wszystko będzie... Będzie wychodziło, wiesz, w ten sposób. Zakręcało tam i z boku ścianki będą przewody wychodziły. Z boku zrobimy kontakt, zasilanie i antenę. A. Żeby nie było widać, że się będzie wchodziło, nie? Czyli nie będzie z przodu. Ścianka będzie miała grubość około 11 cm. A dlatego taka gruba, to będzie, jak się dziwi, że otwiera się do tego momentu, prawda? Że będzie gdzieś ta ścianka ślicowała prawie, z półtora będzie krótsza, węższa. Aha, a powiedz mi, bo tutaj tak odstaje, a tutaj jest, tutaj to wszystko... Słuchaj, no właśnie tu jest specjalnie zastawione, bo wcześniej w tej pierwszej części rozmawialiśmy po prostu właśnie ścianą wypionowaną, prawda? A, to czyli to jest wypionowana, ta ściana jest wypionowana, tak? Tak, czyli tą ścianę wypionowałem całą. Tutaj jest
tutaj u góry, powiedzmy, to ma 1,5 cm to pionu, podkowy, tak, to jest płyta betonowa. Tu jest na 0, to są dobre, tu jest na 0, to jest na tam dalej jeszcze jest więcej, tylko 2 cm, to było więcej, na pewno 3 do pionu do poziomu. No i żeby linię zachować tak samo, to będzie biurko, to żeby wiesz, linia była jeszcze stopana. A powiedz mi też, bo tutaj jest taka dziura na telewizora, jak ktoś będzie chciał sobie zwiększyć telewizor, chciałby większy. No właśnie, te pytania już były, w komentarzach w innych filmach. No też. Że jak będzie większy telewizor, to jest sama dziura. Po pierwsze, no jak Sylwestra była rozmowa, no to nie będzie większego telewizora, bo jest wewnątrz pokój, to po pierwsze, i będzie tylko taki, a jak już mówiłem, naprawdę ktoś tam się uwali, listy, jakieś takie rzeczy. Jak będzie miał większy telewizor, będzie ów wyciągany aha. W tą stronę. Można jak do niego wykrzywić w tą stronę. Każdy, no w ogóle jest tak funkcyjny, że w każdym stronę do wzięcia. A, no bo właśnie też się zastanawiałem, bo jak tutaj, tu będzie szafa, tu będzie telewizor, to tak się zastanawiałem, że kurde szafa będzie telewizor oglądała, tak. No to ale ktoś to wyciągnie, fajnie. Bo łóżko będzie tutaj, tak? Zaraz za szafą będzie łóżko. Aha, no to fajnie. Także sobie wyciągniesz telewizor w ten sposób. I oglądasz sobie jak chcesz. Tak. I możesz nim jeszcze ruszać, wiesz, i w dół, w górę, to w boki, no, także ma. No, w każdą stronę właściwie jest równy. To jest może trochę droższa łapa, ten uchwyt dalej jest funkcjonalny. No, bardzo funkcjonalny. I słuchaj, tutaj zabudowa na początku miała być tylko taki komin właściwie, prawda? W tej cegle białej. Mhm. Ale to przemyślałem, że trochę będzie tak wyglądało taki klocek, gdzie. Także propozycje dałem, no i tak będzie. Że przeciągniemy tą całą zabudowę nad drzwiami. Będzie fajnie wyglądało, bo te drzwi. Będą wyglądały, jakby wchodziły w ścianę. Rozumiesz? Mhm. I będę tak coś narysowane. Też tak wiesz, sobie tego pierwszy najedzie. Tak jest narysowane. Takiej grubości będzie właśnie cała ta ściana razem z zabudową. Czyli zabudowa właśnie. I to będzie tak, cała biała, wszystko będzie w białej cegle pociągnięte nad drzwiami. Ta ściana również będzie cała w białej cegle, aż do szafy. A w tym miejscu. Zazwyczaj jak są szafy słowy, tak? To wyjeżdżają do takiej deski albo meblowej, prawda? Płyty meblowe, jak paski 10 cm, to będą dojeżdżały do samej ściany. Ta ściana też jest opianowana na listach, jak widać je. Będą wjeżdżały za tą cegłę. Także nie będzie w ogóle nic widać. Parapet jest. Parapet jest niby gruby. Inaczej się nie dało zrobić, bo on leży tutaj z tyłu na zero właściwie. No jest to oczywiście do dołu. Przykrona płyta zaczerona, podobna. Jest otynkowane. U mnie to wszystko jest na razie otynkowane na tynki gipsowe. Tutaj jeszcze nie ma żadnej gipsu. Dopiero właśnie teraz będzie stawać okazione. No i na tym będzie leżał lakowy biały. Jak również jak na całym biały. A do czego służy ten lakobel? To jest szyba taka biała. No ogólnie jest wygodna, nie? Wiesz, myśl o tym, nawet jak otworzę, to coś się nalało, czy nie nalało, no, czy to jest, wiesz, no, i to przede wszystkim ładnie wygląda, no. Estetycznie bardzo. I na biurku też to będzie, tak? I na biurku też. Biurko będzie takie narożne właściwie, czyli powiedzmy, nie wiem, czy będzie wystawało, powiedzmy, ten 50 cm będzie dalej wystawało niż parapet i będzie miało tak 60 czy z 55 może tak tutaj dotąd na metr. I tu jest przewidziane wszystko, nawet jest przewidziane na łóżko na wstawie, tak? Gdzie miało swoje czyli tu będzie między tą zabudową, a... O, a tu jeszcze wylewkę coś zrobił. No tutaj, sobie jeszcze to no. Między, wiesz, całym biurkiem a zabudową wchodzi idealnie tutaj jeszcze tylko psia, psiaka. Fajnie. A co... Teraz tak, tu jeszcze mamy nad biurkiem, będzie zwit. Tutaj jest, tak mówiłem wcześniej, że chyba potrzebne były trzy kule czarne, zapalone na dwie sekcje. Żeby razu nie było widno. Włącznik miał być początkowo tam, ale myślę, że wygodniej i go zamontowałem tutaj, żeby go nie będzie pod parametrem. I na lewą rękę pstryk, do widzenia. No tak, siadasz przy biureczku, masz tak, sobie... Tutaj wyżej kontakty postawię, to jest na nożu, wiecie. No. Nie ma co się oszukiwać, nie?
było cięcie niechcące, coś się stało, wyłączyło. Ale jedziemy dalej. Wiecie co, mówię, że w bloku w ogóle nie da. Chodzi o podkłady pod panele. Pod tej gąbki, te takie jakieś tam cienkie, dziwne rzeczy. To są... A chodzi ci o te kwadratowe podkłady takie? No. No to ja też je kupowałem. One są najlepsze. No. Układasz sobie je spokojnie po swojemu i... Ja dzięki temu się dowiedziałem, że mam... One się jeszcze układają do, jak powiedzmy, przodowej, jest podłoga nierówna, prawda? Mhm. To one chyba do 1,5 mm układają się do nierówności, powiedzmy, tej całej podłogi, nie? No i są tak. No, ale najgorsze chyba są 8 mm. No lepiej grubszą kupić, bo wtedy rozwiniesz się po głowie, nie robisz wylewki, no to lepiej. No tak. A tutaj teraz mi powiedz, bo tutaj też widzę jakieś kwestie. A tutaj jeszcze zrobimy sufit taki, wiesz, podwieszany. No dobra, to się nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Sponsor tu. Sorry. Nie to, żeby się reklamował w stare kontekście. Nie, wcale, czekaj. Nie, wcale, żeby nie było tam, że jakaś tam mama tego. Wystarczy tutaj jest za wiedzę. Fajne po prostu coś nie. Dobra. Nazwisko Szafarek. 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 Francja, tak, ale wiesz, Rosjanie jesteście po całym świecie. Dobra, nie przeszkadzać, film sobie. Dobra, niedługo wpadnę znowu. Siemano. Zapraszam cię za jakiś dzień, żebyś bardzo zobaczył, że przychodzisz. No właśnie, bo muszę się poprawić. Dobra, siema.